Zobaczmy fragment twojego występu i zobaczymy, co po czasie, po roku będziesz o nim sądził. Długo się uczyłeś choreografii? Aż powiem, bo... okularów, żeby to złożyć. Ciężko było to schować w kieszeń. Bardzo mieliśmy duży problem z tym przejściem przez te schody, dlatego że one były stopniowane i tego nie mieliśmy gdzie wyćwiczyć. Bardzo było mało czasu. Jak wpadliśmy na próbę, to tam jest czas, który odmierza ci dokładnie twoją próbę i ona trwa 30 minut. Mieliśmy dokładnie 3 razy możliwość przejścia tego, zanim ja tego zaśpiewałem w ogóle, żeby to znaleźć z oddechem, w ogóle się tam odnaleźć. Co byś zrobił, co byś zmienił? Dziś, jak na to patrzysz. Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że ja bym w ogóle podszedł do tej piosenki zupełnie koncepcyjnie inaczej. Kompletnie. Utrzymałbym ją bardziej w takim 80-sowym klimacie jeszcze bardziej, jeśli chodzi o wizualizację. I może inaczej troszeczkę to by mogło wtedy wyglądać. Wtedy nie musiałbym tego tańczyć i ruszać się tutaj, bo to jednak było troszeczkę trudne dla mnie. No. Nie robiłem tego na co dzień przez długi, długi czas i sam ten ruch sceniczny, żeby się zgrać z tymi... No to jak lider boys bandu. Właśnie, a to trochę było trudne dla mnie. No. Nie ukrywam, że... I też, wiesz, taka sytuacja dosyć prosta. No w tej piosence nie ma tak naprawdę gdzie oddechu wziąć, żeby się przygotować. No cały czas trzeba biegać i dużo musiałem ćwiczyć tam. Słychać było czasami, że te dźwięki lekko gdzieś tam falowały, ale... Naprawdę, musiałem dużo ćwiczyć, żeby w przysiadach, żeby w ogóle się zginać i śpiewać to równo. Bo to jest trudne, dlatego na przykład w tych boys bandach czasami, czy nawet Michael Jackson miał tak, że on tam gdzie tańczył duże, to po prostu był tam playback i on dośpiewywał do tego. No to jest trudne. No, ale... Zrobiłbyś wiele rzeczy inaczej, ale jesteś z siebie zadowolony. Ja powiem tak, to co mogłem z siebie zrobić, z siebie dać tutaj, to nie odpuściłem niczego i jestem zadowolony z tego, że nie odpuściłem, że tam była tak niesamowita, wiesz, adrenalina, jak zbiegliśmy z tej sceny, że ja myślałem, że jakbym wypił, nie wiem, wiesz, tuzin energetyków po prostu i wygrał Mistrzostwo Świata, my byliśmy tak nabuzowani energetycznie po zejściu z tej sceny, że to świadczyło o tym, że byliśmy naprawdę zadowoleni z tego wszystkiego.